Dzień dobry Państwu, nazywam się Dorota Mrotek, jestem pracownikiem Agencji Rozwoju Pomorza Działu Kontraktowania. W dniu 14 czerwca Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła konkurs w ramach projektu Impuls Odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw w branży czasu wolnego. Wszystkie szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarte są w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie agencji. Ja pokrótce przedstawię Państwu najważniejsze informacje i udostępniam Państwu prezentację. Przedmiot konkursu. Przedmiotem konkursu jest udzielenie grantów na realizację inwestycji, które prowadzą do odbudowy i rozwoju potencjału przedsiębiorstw oraz zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy, który został wywołany przez pandemię COVID-19. Preferowane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na cyfryzację, ekoinnowacyjne z wykorzystaniem nowych źródeł energii oraz inwestycje związane z rozszerzeniem działalności, gdzie zostaną wprowadzone do oferty nowe produkty lub usługi. Konkurs skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw. Na slajdzie podane są wartości dotyczące wielkości zatrudnienia i finansowe. Do udziału w konkursie mogą przystąpić podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego bądź prowadzące działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, których pekat główny, czyli przeważającej działalności, zawiera się w katalogu wskazanym w poniższej tabeli, który będzie widoczny na następnych slajdach. I musi ten pekat widnieć jako główny pekat co najmniej od 1 stycznia 2019 roku oraz spadek przychodów, czyli średnia z roku 2020 i 2021 w stosunku do roku 2019 musi wynosić minimum 25%. A tutaj właśnie katalog kodów PKD uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie. Katalog ten jest dostępny na stronie agencji, gdzie w każdej chwili mogą sobie Państwo zajrzeć i sprawdzić, czy wpisują się w konkurs. Siedziba przedsiębiorcy musi znajdować się w województwie pomorskim oraz przedsiębiorca musi prowadzić swoją działalność nieprzerwanie od co najmniej 1 stycznia 2019 roku. W konkursie preferowani będą przedsiębiorcy, którzy odnotowali średni spadek przychodów z lat 2020-2021 w stosunku do roku 2019 wynoszący powyżej 25%. Przedsiębiorcy, którzy zapewnią wkład własny do projektu powyżej minimalnego wymaganego poziomu, czyli powyżej 30%, oraz przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach poprzedniego konkursu dedykowanego dla branży czasu wolnego 2-2-1, konkurs trzeci. Tutaj przedstawię Państwu, na co można otrzymać grant, czyli koszty kwalifikowalne. Kosztem kwalifikowalnym są koszty inwestycji w nowe rzeczowe aktywa trwałe, koszty instalacji nabytych środków trwałych, ale tylko pod takim warunkiem, że będą ujęte w wartości początkowej środka trwałego. Kosztem kwalifikowalnym jest też koszt nabycia wartości niematerialnych i prawnych. Co ważne, koszty kwalifikowalne projektu będą rozliczane wyłącznie metodami uproszczonymi, to jest kwotami ryczałtowymi przypisanymi do poszczególnych zadań. Tutaj na slajdzie znajdują się przykładowe koszty niekwalifikowalne. Kosztem niekwalifikowalnym jest na przykład koszt przebudowy, rozbudowy, remontu budynków oraz koszty robót budowlanych. Kosztem niekwalifikowanym są również zakupy środków trwałych z wyłączeniem środków transportu, które są napędzane siłą ludzkich mięśni, takich jak rower oraz kajak. Na slajdzie pokazana jest ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie.
Tutaj są przedstawione limity dotyczące wysokości dofinansowania, a więc minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 25 tysięcy, natomiast maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania to 160 tysięcy. Maksymalnym poziomem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70%. Wsparcie grantobiorcy będzie udzielane wyłącznie jako pomoc de minimis. A tutaj pozostałe warunki konkursu. Projekt musi być zlokalizowany w województwie pomorskim. Przedmiot projektu musi dotyczyć PKD-u wskazanego w katalogu, który przedstawiłam Państwu kilka slajdów wcześniej. W przypadku wyboru do udzielenia grantu przedsiębiorca nie ma możliwości zawieszenia swojej działalności w okresie realizacji projektu, a także w okresie trwałości projektu. Najwcześniejszym możliwym dniem rozpoczęcia realizacji projektu oraz kwalifikowalności wydatków jest dzień 14 czerwca 2022, czyli dzień ogłoszenia naboru na konkurs grantowy. Najpóźniejszym możliwym dniem zakończenia realizacji projektu jest 30 czerwiec 2023. Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o udzielenie grantu w ramach konkursu. Nie przewiduje się możliwości dokonywania zmian rzeczowych, a więc zakupy planowane w projekcie powinny być przemyślane i realne do zrealizowania. Nie przewiduje się również mechanizmu zaliczkowania oraz procedury odwoławczej. Nowością w tym konkursie jest to, że grantobiorca będzie miał możliwość wyboru z katalogu rozwiązań cyfrowych i proekologicznych przykładowych inwestycji. Katalog taki stanowi załącznik numer 5 do regulaminu konkursu grantowego, który dostępny jest na stronie agencji. Maksymalnie punktowane będą dwa rozwiązania. Kolejną nowością w konkursie jest świadczenie indywidualnego wsparcia dla przedsiębiorców w postaci bezpłatnego doradztwa merytorycznego, między innymi zasad ubiegania się o wsparcie. Doradztwo będzie skierowane do zainteresowanych przedsiębiorców, którzy będą mieli możliwość skorzystania z doradztwa podczas spotkania indywidualnego, konsultacji telefonicznej lub spotkania online. A tutaj są numery telefonów do pracowników sekcji kontraktowania, którzy będą udzielać wszelkich informacji na temat konkursu. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do składania wniosków.